To mecz kluczowy z Mecz, Francją. Ta mecz. wygrana z Francją może dać nam awans. No robimy wszystko, żeby wygrać jutro mecz i myślę, że to jest najlepsza puenta. Nie będzie to na pewno łatwe, ale tak jak mówię, zrobimy wszystko i mam nadzieję, że wygramy. Michał Mieszko, Gogol, asystent Witala Heinena. Dziękuję za wizytę w granicy sportowej. A przypomnę, polscy siatkarze dziś odnieśli pierwszą porażkę. Przegrali z Argentyną 2-3. Zwarny, Cezary Gurjew, bardzo dziękuję za relację. Jutro reprezentacja Polski zagra z Francją, pojutrze z Serbią, a dziś w meczu naszych rywali w grupowych, w tej drugiej fazie grupowej lepsi byli Serbowie, którzy wygrali z Francuzami 3-2. Katarzyna Grzybowska, Franc i Etienne awansowały do najlepszej 16 singla. Obie wygrały z reprezentantkami Austrii. Grzybowska, Franc z Budzią 4-2, a Mała z Anneli Solią 4-0. Natalia Parteka, ale ostatecznie przegrała 3-4 z Holenderką Brit Terland. Dzień dla Polski, że to taki mógł być piękny, nie? Mówi trener kobiecej kadry Zbigniew Nęcek. A tak jest tylko bardzo dobry wyniek, dlatego że brakuje nam do pełni szczęścia do grania gry Natalii Parteki z Brit Terland. 9-5 w siódmym secie, ale po fantastycznej, dawnej i dramatycznej walce. Wielkie brawa dla Natalii, więc zawsze ciebie to pociężko. Wynik bliski sukcesu to wspaniałe osiągnięcie. Natomiast wielką niespodziankę zrobiła Katarzyna Grzybowska, Franc, pokonując Tuwadę Giorgia. To jest bardzo dobry wynik po bardzo dobrej grze. Udało mi się po prostu zachować spokój w każdym momencie i robić to, co powinnam. Nie było tak, żebym się straciła głowę w którymś momencie, tylko cały czas trzymałam się swojej taktyki, to szło i przyniosło też dobry rezultat właśnie, że wygrałam 4-2. Ja myślę, że jest to gra na poziomie porównywalnym do tego, co Kasia kiedyś zagrała w Lęcie, a w Katarze, bo są zawodniczki bardzo wysokiej światowej klasy, także ten wynik jest niespodzianką, co najmniej niespodzianką i bardzo dużo radości dla Lęczyków. Lęcie zrobiła swoje, zarówno w Debu, jak i w Syklu, więc odcinki na końcu i najkrócej po prostu zrobiła swoje. Natomiast to, co najtrudniejsze, czeka nas oczywiście jutro, bo to zbliżamy się coraz bardziej do gier, które będą decydowały o strefie medalowej. Jutro Grzybowska Franc zagra o awans do ćwierćfinału z Rumunką Danielą Monteiro Dodean, a Litien z Czeszką rosyjskiego pochodzenia Poliną Michajlową. W Deblu Litien i jej holenderska partnerka Lici pokonały Hiszpanki Marię Xiao i Galię Dworak 4-0 i jutro o półfinał, a co za tym idzie o co najmniej brązowy medal, zagrają z reprezentantkami Luksemburga, Nixia Lian i Sarą Denutep. Nasi panowie już zakończyli udział w mistrzostwach. Dziś w 1/16 singla odpadł Marek Badowski po porażce z Austriakiem Danielem Habeszonem 2-4. A w Deblu Badowski i Patryk Zatówka w 1/8 finału przegrali z Hiszpanem Alvaro Roblesem i Rumunem Ovidiu Ionescu 1-4. A to była relacja Krzysztofa Kuzaka, który opowiedział Państwu o wynikach reprezentantów Polski, którzy rywalizują w Mistrzostwach Europy w tenisie stołowym w hiszpańskim Alicante. Tenisiści stołowi rywalizują w Mistrzostwach Europy, a judocy w Mistrzostwach Świata w Baku. W 1/8 finału przegrała Agata Perens. Polka uległa przez Ipon w kategorii 52 kg, broniącej tytułu Japonce Aishi Shime. Poza tym dzisiaj odpadli inni polscy judocy. Karolina Pieńkowska w wadze 52 kg uległa przed czasem mistrzyni świata juniorek Japonce Uchi Abe, a Patryk Wawrzyczek w kategorii 66 kg wygrał z Jemeńczykiem Mohamedem Salenem. Jutro w trzecim dniu Mistrzostw Świata wystąpi czworo polskich judoków: Anna Borowska, Julia Kowalczyk, Michał Bartusik i Wiktor Mrówczyński. Do Mistrzostw Świata w Innsbrucku przygotowują się polscy kolarze. Dziś poznaliśmy składy naszej reprezentacji, które przedstawi Państwu Andrzej Grabowski. Michał Kwiatkowski, Rafał Majka, Maciej Bodnar, Łukasz Owsian, Michał Gołaś i Maciej Paderski. Tę szóstkę wybrał selekcjoner reprezentacji Polski Piotr Wadecki. Trasa najtrudniejsza od lat. Przewyższenie 4670 metrów. Wydawać by się mogło, znakomita dla Majki. Jednak selekcjoner zasiał kilka tygodni temu ziarnko niepewności i stwierdził, że zespół może być ustawiony pod Kwiatkowskiego. Obaj są teraz po ciężkiej hiszpańskiej Wuelcie, a Wadecki podkreśla, że jeszcze nie wie, kto będzie liderem. Jeszcze trochę czasu zostało do Mistrzostw Świata. Chłopaki jedni odpoczywają, jedni się ścigają. A kto będzie liderem? Staniemy na starcie 30, to niebawem się okaże. Mamy ten komfort, że zarówno Rafał, jak i Michał mogą zostać liderami tego wyścigu. Ja cieszę się, że mam ten komfort, że każdy z nich jest w stanie przejąć pałeczkę lidera w każdym.
w momencie. Nieco zaskakiwać może obecność w składzie Macieja Paterskiego, który jest zawodnikiem drużyny kontynentalnej, czyli trzecioligowej. I choć w ostatnich tygodniach odniósł kilka zwycięstw, to w imprezach niższej kategorii. Paterski wierzy jednak, że 32-latek będzie w odpowiedniej dyspozycji, by pomóc kolegom na trasie. Nie no, ta pomoc i tak może nie w tej najwyższej kategorii, nie z najlepszymi zawodnikami, ale to jest tak, że zajmować dobre miejsca. No czasami wyścig niższej kategorii jest trudniejszy. Kategoria i tronia. Spokojnie, wiesz. Te najważniejsze punkty, elementy, nie całe OS. To jaką sekcję?
rzeczywiście. Patrzmy, proszę Państwa. Jego głowa jest spokojna. No.